Hej, cześć, witajcie. Jesteś specjalistką od Protean. Pewnie chciał, żebyś pomogła mu w poszukiwaniach. Kanału? Ale ja nie wiem, co to było do cholery. Musimy się śpieszyć. Joker! Oby się nie spóźnił. Dobrze, powtarzamy oczywiście, no jeszcze raz, no wiecie, walkę z tym jak on się zwał? Teraz zobaczymy, już nie pamiętam, jak on się zwie. Kroganin, sorry. Nie mamy czasu. A ty kurde. Dobra. A ty śmieciu. O kurde. Napierdzielaj ta w niego, ja pierdzielę no. Kurde. Kurde no. Kurde ty głupi gnoju ty! Zajufany. Znaczy ty zaju... Kurde! Prawie bym go pokonał! Po co gety miałyby mnie ścigać? Zaren szuka kanału. Kanału? Co za dziad jeden! Musimy się śpieszyć. Co za dziad jeden! Dobra, tutaj, jak się nie mylę, w poprzednim materiale troszeczkę było, no, to głośno pod koniec, ale to, no, wiecie jak to jest. Się troszeczkę zdenerwowałem. I ten, no. I wiecie. No. Wiecie jak to jest, to nie? Poddajcie się. Będzie zabawnie. Dobrze, będzie zabawnie. Oczywiście, że będzie. Ha. Nie mamy czasu. O ty śmieciulu ty. Co to było? Spantoliłem to. Kurde no. Czekajcie, gdzie jest ten? Ty śmieciu! Co za śmieć? Co za śmieć? Kurde! Co za śmieć? Jak tak można mnie zwabić i no i zabić? Halo? Po co miałyby mnie ścigać? Co to ma być? Zaren szuka kanału. Kanału? Co to był? Musimy się śpieszyć. Kurde! Musimy jakoś wykombinować, on chyba musi dostać chyba za 3 razy. Nie wiem dokładnie, ale chyba. Kurde. Mówię, z nim to jest przekichane, powiem wam szczerze. Kurde. No nie wiem, zobaczymy, kurde, później jak to będzie. Ale na razie będziemy go pokonywać tyle razy, żeby było dobrze. Nie mamy czasu. Jest. Kurde. Ty śmieciu. Kurde. No nie.
kurde! Co za śmieć? Gdzie on jest, ten śmieć? Czekajcie. Kurde. O cholera. Nie, ta broń jest do dupy. Kurde, naprawdę. Ile on ma jeszcze życie, kurczę by. Ja pierdu. Kurde, to za dziad pierd. To za... Kurde. Ja pierdziele. Co za śmieć? Kurde, oberwałem, ja pierdu. Kurde no. Szkurde. Kurde no. Nie wiem gdzie, a tam jest. Śmieć jeden. Kurde. Kurde, prawie. Chodź już śmierciu. Kurde, przegrzanie. Naprawdę. Ty śmieciu pierdolony, inaczej już nie powiem. Szkurde. Szlak mnie trafi zaraz na niego. No szlak mnie trafi. Kurde. Po co Getty miał... Saren szuka kanału. Jesteś specjalistką od Protean. Pewnie chciał, żebyś pomogła mu w poszukiwaniach. Szkurde. Kanału? Ale ja nie wiem co... Co to było do cholery? Musimy się śpieszyć. To miejsce zaraz się rozleci. Kurde. No... Jak to zrobić? Żeby to kurde, wiecie... Tu nie wiem, czy mam jakieś w ogóle te bomby, czy coś. Może bombo kurde napierniczać, ale ja nie mam żadnej bomby. Dobrze, wiedzieć. Nie mam... Kurde, ty śmieciu. Kurde no. Kurde zakłócenia, jak to zrobić?
Ty śmieciu! Ty śmieciu! Kurde! Jak to przejść tego dziada? Zaren szuka kap... Co to był? Musimy się śpieszyć. Kurde! Jak to zrobić? Ja pierdzielę! Zaraz tu do was wracam. Dobra, jestem z powrotem. Dobra, jakoś trzeba to kurde zaraz rozwiązać, nie wiem jak. Trzeba jakoś. Tylko nie wiem jak na razie jeszcze, kurde. To tu jest ta? Znowu? Nie mamy czasu. Pusty dziadzie. Kurde no. Kurde. Kolejny. Kurde. Ja pierdu. Kurde, nie mam żyć. To jest właśnie najgorsze. A on tam idzie, ten dziad jeden. Kurde. Może to? A jemu? Kurde. Jest! Udało się! Nie wiem jak, ale się udało! Uhu! Tyle było krzyku. Udało się, o ja pierdziele, ja myślałem, że się nie uda. Było blisko, komandorze. Jeszcze 10 sekund i pływalibyśmy w roztopionej siarce. Nie mamy sprzętu do lądowania w eksplodujących wulkanach. Zazwyczaj takie próby kończą się, no wiesz, wspólnym grillem. To tak na przyszłość. Prawie tam zginęliśmy, a twój pilot sobie żartuje? Joker wyrwał nas stamtąd. Chyba zasłużył sobie na rzucenie kilku kiepskich żartów. Rozumiem. To musi być jakaś ludzka reakcja obronna. Wybacz, ale nie mam doświadczenia w postępowaniu z przedstawicielami twojego gatunku, komandorze. Jestem ci jednak wdzięczna. Te gety zabiłyby mnie lub zaciągnęły do Sarena. Czego Saren chciał? Wiesz coś o kanale? Tylko tyle, że ma związek ze zniknięciem Protean. Rzeczywiście, można mnie uznać za specjalistkę. Ostatnie 50 lat poświęciłam na badanie tej sprawy. Ile ty w ogóle masz lat? Nie lubię się przyznawać, ale mam tylko 106 lat. Kurde, chciałabym w twoim wieku mieć taką figurę. 100 lat to może być długo dla gatunku żyjącego tak krótko jak wasz.
Jednak wśród Asari uchodzę za dziecko. Dlatego właśnie moje badania nie zwróciły uwagi, na którą zasługują. Ze względu na młody wiek, uczone Asari lekceważą moje teorie. Odkryłaś coś ciekawego podczas badań? Ciekawe jest to, że niewiele z nich wynikło. Proteanie pozostawili po sobie mało śladów. W zasadzie nadal nie wiadomo, czemu zniknęli. Wygląda to prawie tak, jakby ktoś nie chciał rozwiązania tej tajemnicy. Jakby ktoś pojawił się po zniknięciu protean i oczyścił galaktykę ze wszystkich śladów. To właśnie jest niezwykłe. Moje odkrycia sugerują, że proteanie nie byli pierwszą galaktyczną cywilizacją, która zniknęła w tajemniczy sposób. Ten cykl rozpoczął się dużo wcześniej. Jeśli proteanie nie byli pierwsi, to kto? Nie wiem. Już ślady protean są trudne do znalezienia. Śladów ich poprzedników jest jeszcze mniej. Nie mam żadnych dowodów, ale na pewno mam rację. Życie w galaktyce opiera się na cyklu zagłady. Za każdym razem, gdy powstaje wielka cywilizacja, nagle i gwałtownie upada. Pozostają wyłącznie ruiny. Proteanie przeszli drogę od pojedynczego świata do Imperium, które rozciągało się na całą galaktykę. Lecz nawet oni nie zaczynali od zera. Ich największe osiągnięcia, przekaźniki masy i cytadela, są oparte na technologii tych, którzy istnieli przed nimi. Potem proteanie zniknęli, a ja chcę odnaleźć przyczynę. Unicestwili ich żniwiarze. Rasa inteligentnych maszyn. Żniwiarze? Nigdy nie słyszałam o... Skąd to wiesz? Jakie masz dowody? Na Eden Prime był uszkodzony nadajnik protean. Wypalił w moim mózgu wizję. Wciąż próbuję się dowiedzieć, co to wszystko znaczy. Wizję... Tak, to by się zgadzało. Nadajniki zaprojektowano tak, by przekazywały informacje bezpośrednio do umysłu użytkownika. Działające egzemplarze są niezwykle rzadkie. Nic dziwnego, że Gety zaatakowały Eden Prime. Szansa zdobycia działającego nadajnika, nawet uszkodzonego, jest warta podjęcia każdego ryzyka. Nadajniki były jednak skonstruowane dla protean. Przekazane informacje musiały być niejasne. Dziwne, że w ogóle udało ci się coś zrozumieć. Słabszy umysł zostałby całkowicie zniszczony. Musisz mieć niezwykle silną wolę, komandorze. To nie pomaga nam znaleźć Sarena ani kanału. Oczywiście, masz rację, przepraszam. Moja naukowa ciekawość wzięła górę. Niestety nie mam żadnych informacji, które pomogłyby wam odnaleźć kanał lub Sarena. Nie wiem, dlaczego Saren chciał się ciebie pozbyć. Wiem jednak, że potrzebujemy cię w zespole. Dziękuję, komandorze. Saren może mnie znowu ścigać. Nie wyobrażam sobie bezpieczniejszego miejsca od tego statku. Zresztą moja wiedza na temat protean może się jeszcze przydać. A jej biotyka się przyda, kiedy dojdzie do walki. Dobrze mieć cię w zespole, Liaro. Dziękuję, komandorze. Jestem niezmiernie wdzięczny. Kręci mi się w głowie. Kiedy ostatnio coś jadłaś? Doktor Takłas powinna ci się przyjrzeć. To pewnie wyczerpanie spowodowane połączeniem. Potrzebuję trochę czasu, żeby to wszystko ogarnąć. Mimo to lekarz chyba powinien mnie zbadać. Komandorze, skończyliśmy już rozmowę? Idź zobaczyć się z lekarzem. Reszta, rozejść się. Przesłałem brakujące raporty, komandorze. Połączyć was z Radą? Przełącz ich, Joker. Już łączę, komandorze. Otrzymaliśmy raport, komandorze. Rozumiem, że doktor Tsoni jest na pokładzie Normandii. Zakładam, że podjęliście odpowiednie środki bezpieczeństwa. Liara jest po naszej stronie. Gety próbowały ją zabić. Benezja nie pozwoliłaby Sarenowi zabić jej córki. Może nic nie wie. Albo my wiemy za mało o niej. Nie przypuszczaliśmy, że mogłaby zdradzić. Przynajmniej misja zakończyła się powodzeniem. Nie licząc zniszczenia proteańskich ruin. Shepard, czy to było konieczne? W ruinach zagnieździły się Gety. Cudem uniknęliśmy śmierci. Naturalnie, komandorze. Cel misji ma zawsze najwyższy priorytet. Powodzenia, komandorze. Proszę pamiętać, że liczymy na was. Dobra, okej, co my tu mamy w ogóle? Dobra, co my tu w ogóle mamy do zrobienia jeszcze, kurczę.
Dobra, czy my coś mamy tu w ogóle jeszcze do zrobienia? Chyba nie, na razie musimy tutaj mapę galaktyki otworzyć. Na razie oddalmy, czekajcie, musimy teraz lecieć na... Czekajcie, czy my byliśmy na Noverii? Nie pamiętam, chyba nie. A może i nie byliśmy? Nie pamiętam już. Chyba nie. Lądujemy. Kontrola lotów, tu SSV Normandia. Prosimy o kurs podejścia i miejsce postoju. Normandia, nie mamy was w spisie przylotów. Natychmiast podajcie cel przybycia albo otworzymy ogień. Sprawy Cytadeli. Mamy na pokładzie widmo. Udzielam pozwolenia na lądowanie, Normandia. Po przybyciu potwierdzimy waszą tożsamość. Jeżeli nie nawiążemy łączności, jednostka zostanie skonfiskowana. Zabawni goście. Chyba wpadnę tu na następnej przepustce. No dobrze, ale... Dobra, już wiem. Musimy otworzyć. No otwórz to. Co jest? Dobra, jest. Noveria. Ale czemu nie mogę? Tu też nic nie mogę zrobić. Tutaj też nic. Veles. Chyba też nic. Badanie tylko. Kurde, nic nie ma tu takiego. Nie. Kurde, nie wiem jak ja mam to zrobić, Holender. Na razie idziemy tutaj. Biorę ich zawsze tutaj. Trwa dekompresja. Proszę czekać. Zapisano oficer dowodzący na lądzie. Oficer wykonawczy Presley przejmuje mostek. O, jestem chyba gdzie indziej teraz już. Dobra, idziemy powolutku dalej. O, tu mamy jakiś towarzyszy już. Maeko, Matsuo. Ani kroku dalej. Coś nie tak, pani władzo? Lepiej dla was, żeby wszystko było w porządku. Muszę obejrzeć wasze dokumenty. Jestem widmem. Nazywam się Shepard.
gówno prawda, proszę pani. Musimy to potwierdzić. Muszę uprzedzić, że na Noverii zakazane jest posiadanie broni. Sierżancie Stirling, proszę zabezpieczyć broń. Cofnąć się, powoli i spokojnie. Spokój. To oni dyktują tutaj warunki. Tak jest, komandorze. Kapitan Matsuo, spocznij! Potwierdziliśmy ich tożsamość. Widma mają upoważnienie, by nosić tutaj broń, pani kapitan. Możecie iść, Widmo. Mam nadzieję, że wasza wizyta nie będzie miała takiego przebiegu. Parasini sama będzie czekała na górze. Zachowuj się. Okej, okay, dobrze. Nie wiem, ile odcinek trwa, ale my sobie tutaj zakończymy już. I w kolejnym materiale oczywiście będziemy dalej iść, co nie, po Noverii. I zobaczymy, co na nas tu będzie czekać w dalszej podróży. A w tym czasie ja tu się tam żegnam i cóż, cześć. Hej, cześć, witajcie moi drodzy. W kolejnym materiale zagrajmy... No, oczywiście w Mass Effect i kolejne podróże Sheparda, czy wujka Sheparda, przepraszam. I tak. Nie mogę przejść, szkoda. Chowaj broń. Spieprzaj. O ty babo wredna. Parasini sama na pewno odpowie na wszystkie pytania. O ty babo wredna. Jak ty do mnie się wyrażasz, głupia babo? To tylko detektory broni. Proszę. Nazywam się Gianna Parasini, asystentka dyżurcy Anolejsa. Przepraszamy za incydent na lądowisku. Dobrze. Jestem wdzięczny za twoją pomoc. Nie ma za co. Musicie zrozumieć, że nasza szefowa ochrony tylko wykonywała swoją pracę. Jednym z moich obowiązków jest pomoc nowo przybyłym. Macie jakieś pytania? Nie. Nie wiem. A może jest jakieś pytanie, kto wie? Spora ochrona jak na tak mały port. Zarząd robi co w jego mocy, by ochraniać prywatność naszych korporacyjnych klientów. Dobra. Nie jestem tutaj, by tropić korporacyjne tajemnice. Cieszę się, że to słyszę. Czy ostatnio był tu ktoś szczególny? Szczególny? Matka Asari, Benezia, przejeżdżała tędy kilka dni temu. To protegowana Sarena jest tutaj? Przejeżdżała? A gdzie jest teraz? Benezia wyjechała kilka dni temu, kierując się do kompleksu badawczego zwanego Szczytem 15. Z tego co wiem, nadal tam przebywa. Wie pani może, jak mam się tam dostać? Sugeruję poprosić zarządcę Anolejsa o pozwolenie na opuszczenie tego portu. Gdzie mogę znaleźć zarządcę? O! Jego biuro jest na głównym poziomie. Windą na samą górę. Dobra. Zrozumiałem. Czy możemy teraz wejść? Oczywiście. Jeśli będziecie potrzebować pomocy, znajdziecie mnie w biurze zarządcy. Dobrze. Komandorze, może powinniśmy powiedzieć Liarze, że jej matka jest tutaj. Może potrafiłaby przemówić Benezji do rozsądku. Może, kto wie. Może, jak tu się mówi, kurde, i teraz gdzie mam iść? Na dół chyba, no. Muszę iść. Winda. Witamy w Port Hanshan, najbardziej szanowanym niezależnym ośrodku badań naukowych w galaktyce. Wow. Dla własnego bezpieczeństwa oraz by chronić prywatność innych, proszę stosować się do poleceń ochrony. Dobrze. RODO. Jeżeli macie pytania lub uwagi, nasz personel administracyjny jest dostępny przez cały czas. Dziękujemy i życzymy miłego pobytu. A dziękuję. Bizneswoman. Kierownictwo ostrzegało. Łajajaj. Mogę się oddalić. No nic, przepraszam was. Kupiec Łopold. Ten cię wita. Jesteś widmem, który odwiedza Port Hanshan? Jasne, nieważne. To sklep, prawda? Oczywiście. Ten przeprasza za wścibstwo. Co to jest?
No dobrze, ale... Zaraz wracam do was. Dobra, kontynuujemy dalej, bo tu wyłączyłem. Ten cię wita. Jesteś widmem, który odwiedza... Jasne, nieważne. Oczywiście. Ten o. Przeprasza. Może to, kurczę, bym... Tylko nie wiem, czy jest sens tego kupować, wiecie. A czemu nie mogę kupić tego? Odkup? Czemu nie mogę tego kupić? Halo? Czekajcie. A, myślałem, że tam dalej można wejść. Nie da się. To musimy tędy iść. Nieprawdopodobnie. Jestem na służbie, widmo. Nie powinienem z tobą gadać. Dobrze, to nie gadaj, gościu. Bizneswoman. Kurde. Czekajcie, bo to jest... Kurde. Winda do czego? Kurde, jeszcze jakieś powiadomienia. Kurde, nie chciałem tego. A tutaj mam iść, kurde. Czekajcie, muszę się cofnąć. Chyba tam gdzieś. O tak. O, teraz dobrze zrobiłem. Gdzie on jest? Nasz kolega Anoeis, czy jak mu tam? Czekajcie, dobrze. Anoleis, przepraszam. O, mamy. Dobra. Ale tu jest ona tylko, halo. A gdzie jest? Jak mogę pomóc? O, właśnie mam. Aha, o kurde, aż tak? Jak mogę pomóc? Chciałbym porozmawiać z Anoleisem. Proszę chwilę zaczekać. Panie Anoleis? Tak, to znowu. Komandor Shepard prosi o rozmowę z panem. W porządku, niech wejdzie. Chyba jakiś Marsjanin to. Bo tak po Marsjankach gada tylko. Okej. Co ma jakoś, kurde. Wybaczcie, że nie wstanę. Nie. A czemu? Nie ma czasu, by zabawiać kosmicznych włóczęgów. Widzę, że sprawdził pan historię mojej służby. Tylko głupiec przystępuje do negocjacji, nie znając swojego przeciwnika. Cóż za grzeczność. Pomogę wam, ale tylko w takim zakresie, na jaki pozwalają mi obowiązki. Firmy przybywają tu, by uniknąć niekorzystnych interpretacji prawa galaktycznego. Już. Właśnie, zlecono... Prowadzę dochodzenie. To sprawa bezpieczeństwa galaktycznego. Czyż wszystko nie jest sprawą bezpieczeństwa? Nie pozwolę nękać naszych klientów. Ta planeta to teren prywatny. Słyszałem, że matka Asari jest na planecie. Nazywa się Benezia. Przybyła kilka dni temu w asyście osobistej eskorty. Przywiozła też jakiś ładunek. Przebywa w szczycie 15. Wie pan coś o tym ładunku? Wielki, ciężki i zapieczętowany. Detektory broni nic nie wykryły, a skoro tak, to jego zawartość mnie nie obchodzi. Co pan rozumie przez osobistą eskortę? To chyba jasne. Ma ochroniarzy czuwających nad jej bezpieczeństwem. To głównie komandosi Asari. Komandosi? I nie wydawało ci się to dziwne? Nie złamali naszych przepisów, więc nie było powodów, żeby ich zatrzymać. Muszę się z nią zobaczyć. Natychmiast. Obawiam się, że nie możecie. Szczyt 15 to prywatny ośrodek w górach Skadii. Poza tym to i tak niemożliwe. W tamtej okolicy szaleje zamieć, promy nie latają, a dostęp z powierzchni został odcięty. Dostęp z powierzchni? Został odcięty. Drogi są nieprzejezdne. Nie ma z czego robić afery, Shepard. Zapomnij o nim, komandorze. Jeśli nie chce współpracować, znajdzie się ktoś inny. Wróćmy do moich pozostałych pytań. Każda zmarnowana minuta mojego czasu to strata 12 kredytów dla mojej firmy. Odliczę to potem. Prowadzisz interesy z Sarenem? Agent Saren? Jeden z waszych widmowych towarzyszy? Ma znaczne udziały w korporacji Binary Helix. A ona jest jednym ze sponsorów Noverii. Czy Binary Helix prowadzi w jego imieniu badania nad bronią? To możliwe, biorąc pod uwagę jego zainteresowania. Jednak nie wtrącamy się w to, co klienci robią w swoich laboratoriach. Słyszałem, że matka Asari przybyła kilka dni temu w asyście osobistej eskorty.
Przywiozła też jakiś ładunek. Co ją tu sprowadziło? Nawet gdybym wiedział, nie mógłbym powiedzieć. Przybyła tutaj jak... Zajmuje się interesami związanymi z Binary Helix. W szczycie 15. Kurde. Świetnie. Gdy tu staliście, dostałem kilkanaście pilnych wiadomości. A mnie to nie interesuje, kurde. Nigdy nie pracowaliście w świecie wielkich korporacji, prawda, komandorze? Starcia z biurokracją bywają bolesne. W porządku. Pomówiłabym z Lorikiem Kinem. Zwykle o tej porze przesiaduję w hotelu. Nie mogę powiedzieć nic więcej. Nie w zasięgu słuchu pana Anolejsa. Pogadamy później. Bardzo dobrze. Aha, okej, okay, dobra. Czekajcie. Czekajcie, gdzie on siedzi? W hotelu jakimś, tak? Powiadacie. Szkurde, co jest? Winda. Czekajcie, niech no ja się tutaj... Przejście... O kurde. W górnej... części placu. Czekajcie, winda do doków? Nie. Czekajcie. Naprzeciw wejścia od strony doków. Nie. To będzie. Dobra, lecimy powolutku. Znaczy powolutku. No szybko, co nie? Tylko no niestety nie da się szybciej biec tu. Ale to nic złego, powiem wam. Oj, czekajcie, tędy. Zobaczymy też się jeszcze tutaj, ten. Jak to się nazywa? Kurde, nie tędy. Nie tędy. Czekajcie, tędy. Dobra, zobaczymy, tędy przejdziemy sobie. To, żeby nie było problemów zaraz, że nie przejdę, kurczę, ale chyba przejdę. Takie mam wrażenie. Albo i nie. Zobaczymy, czy dobrze będzie. Czy dobrze idziemy, o to chodzi. Czy źle. Ale chyba... Ale chyba dobrze chyba, no. Czekajcie, teraz zobaczymy na mapę. Tak, mamy cię. No nawet chyba chodzi on, a nie. Przepraszam, mogę ci zająć chwilę? Nie. Nie ma czasu. Dzień dobry. Usiądź i napij się. Co mogę dla ciebie zrobić? Jesteś Lorik King? Jesteś tym widmem.